Udało się to starzyć. Trudno być tak.
Jesteś sam? Tak. Mój kompan Engrom po prostu wstał wczoraj i poszedł sobie. Powiedział, że miał wizję, w której słyszał jakiś łagodny głos. Ja tam nic nie słyszałem. No, pomyślałem sobie, że pewnie do końca mu już odbiło. Chwilę potem już go nie było. Jeśli spotkasz gdzieś Engroma, przypomnij Sukinkotowi, że wciąż mi jest winny skórę topielca. Myślałem, że nie chciał odejść, bo bał się orków. Czekał, aż znikną. Jak już mówiłem, całkowicie mu odbiło. Czy ktoś tędy przechodził? Tak. Niedawno widziałem tutaj grupkę śmiesznych gości. Paradowali w swoich wyglansowanych zbrojach i udawali bardzo ważnych. Czego tu chcieli ci śmieszni goście? Pytali o zapasy i sprzęt. Człowieku, ja sam ledwo ciągnę. Ciągle gadali coś o zabijaniu smoków. Bogowie jedni wiedzą, skąd przyszła ta banda. Nie wzbudzili jednak mojego zaufania. Czego możesz mnie nauczyć? A co chcesz wiedzieć? Bardzo trudne do zdobycia są serca magicznych stworzeń. Jeśli zechcesz dostać jedno z nich, musisz bardzo uważać, szczególnie w przypadku golemów. Czego możesz mnie nauczyć? A co chcesz wiedzieć? Rogi cieniostwora są bardzo twarde. To też używa się ich do robienia figurek i narzędzi.
Hej ty, paladyn! Wracaj do swojej kopalni rudy. Nic tu po tobie. Rozumiem. Nikt nie lubi dzielić się łupem. Ty to powiedziałeś. Teraz znikaj. A jeśli tego nie zrobię? Nie zgrywaj mi tu ważnego. Spadaj, albo skończysz jak ta świnia leżąc na śniegu z bebechami na wierzchu. To byli twoi ludzie? Już nie. Żadna strata. Ci idioci byli nic nie warci. Co im się stało? Nie potrafili poradzić sobie z lodowymi gigantami, a teraz wąchają kwiatki od strony podłoża. Skoro taki z ciebie twardziel, to może ty spróbujesz. Dlaczego sam się ich nie pozbędziesz? Spokojnie, spokojnie. Nie strosz się tak. Jeśli chcesz znać moje zdanie, to robisz ze strachu pod siebie. Co ja będę z tego miał? Ja wiem. Powiedzmy 1000 sztuk złota. Co ty na to? Dobra, a co ty będziesz z tego miał? Ten znowu to samo. Mam zamiar powłóczyć się po lodowej krainie. Jest parę spraw, z którymi mam problem. Co takiego kryje w sobie lodowa kraina? Ty chyba nie masz dość tych swoich pytań, co? Dobra, powiem ci. Tutaj, za klifami, rozciąga się lodowa kraina, jakiej nigdy jeszcze nie widziałeś. Podobno znajduje się tam wielki skarb lodowego smoka. Ja zaś chcę tego skarbu. Więc jak? Zgadzasz się czy nie? W porządku. Czemu nie? Pośpiesz się więc. Nie mam dla ciebie całego dnia. O co chodzi? Cholernie zimno. Nie wiem, czemu Sylwio koniecznie chciał tu przyleść. W okolicy pełno jest miejsc, gdzie można coś znaleźć.